Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Może ty należysz do tych, którzy od początku są chrześcijanami. A może ten filmik, ten komentarz, który właśnie teraz oglądasz, jest twoim pierwszym spotkaniem z Jezusem Chrystusem? Nieważne, nie ma lepszych i gorszych życiorysów. Ważne że jest to, że tu i teraz z Jezusem się spotykasz. Niesamowite jest to, że dzisiejsi patroni. Święty Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu tak samo pewnie słuchali różnych, różnych nauk, i tych prawowitych, i tych heretyckich żyli przecież w IV wieku niezwykle burzliwym. Ale najważniejsze jest to, że zachowywali to, co usłyszeli od początku ze zdrowej nauki i, i tego nauczali innych, i nauczają nas do dziś. Mimo Setek lat jakie minęły. Posłuchajcie e, fragmentu mowy Grzegorza z Nazianzu na cześć świętego Bazylego Wielkiego. Jesteśmy w Kapadocji w IV wieku. Chociaż inni noszą różne imiona, czy to po ojcu, czy własne, od swych zawodów lub czynów, to my uważaliśmy za wielki zaszczyt wielkie imię być i nazywać się chrześcijanami. Co było, to było. Zachowywałeś, nie zachowywałeś, zachowywałeś, nie zachowywałeś. Słyszysz pierwszy raz o Chrystusie, czy tysięczny raz o Chrystusie. Jeśli zachowywałeś to, co usłyszałeś od początku, świetnie, rób to dalej. Jeśli właśnie poznajesz Jezusa, wspaniale, jesteś u celu, znalazłeś Mesjasza, znalazłeś tego, który daje życie wieczne. A jeśli Twoje drogi były bardziej poplątane, Jezus i Ciebie przyjmuje. Ważne, ważne żeby się z nim spotkać i zachowywać. To, co usłyszałeś od początku, obojętnie czy ten początek był zaraz y, po Twoim chrzcie, czy to jest właśnie Twój początek. Na Lednicy, gdzie pracuję, młodzież przechodzi przez bramę rybę. Ten rytuał trwa od momentu pierwszego spotkania Lednickiego. W roku 1997. Przechodząc przez nią, schodzi się w kierunku jeziora. Ma to symbolizować wejście w głębi tajemnicy Chrystusa i wybór jego osoby jako jedynego, jedynego pana i zbawiciela. W sytuacji idealnej, po przejściu lednickiej bramy trzeciego tysiąclecia, jesteśmy już przyjaciółmi Chrystusa. Jan chrzciciel nie był na lednicy ale w dzisiejszej Ewangelii wie dokładnie, kim jest. W krzyżowym ogniu pytań faryzeuszy, kapłanów i lewitów definiuje siebie jako ten, który ukrytemu jeszcze i nieobjawionemu światu Chrystusowi nie jest godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Tak może postrzegać siebie tylko prawdziwy przyjaciel Boga, który chce przebywać w pobliżu jego stóp po to, by dowiedzieć się, dokąd On zmierza, spróbujmy więc dzisiaj, podobnie jak Jan Chrzciciel, szukać obecności Chrystusa w naszej codzienności. Wtedy znajdziemy odpowiedź na najważniejsze pytanie w naszym życiu: kim tak naprawdę jesteśmy? Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.